Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Tym razem tematem naszym jest Wojciech Koczka, działacz serbołużycki, działacz narodowy, archeolog, antropolog i trzeba to powiedzieć, polonofil. My jako Polacy, przy całej naszej sympatii do narodu łużyckiego, jeżeli już o nim usłyszeliśmy, to nie tak dużo o tym narodzie wiemy, a postać Wojciecha Koczki zasługuje na przypomnienie nie tylko z uwagi na jego naukowe i osiągnięcia oraz osiągnięcia na niwie działalności już ściśle wewnątrz łużyckiej, ale także dla nas Polaków jest interesujący z tego powodu, że widział przyszłość swojej ojczyzny i swojego narodu w oparciu o związek z Polską, co powinno nas interesować i wypada żałować, że interesuje nas tak mało. Z mojej strony to jest tyle. Ja oddaję głos panu profesorowi Piotrowi Pałysowi, który jest specjalistą od w ogóle historii narodu łużyckiego, a o Wojciechu Koczce wydało źródłowe wydawnictwo, o którym z pewnością lepiej ode mnie powie. Proszę bardzo. Dziękuję panie doktorze. Szanowni panowie, niektóre twarze tu już znam. Cieszę się, że to już chyba trzeci raz mam okazję dzięki panu tutaj gościć, się z wami spotykać. Jeśli pozwolicie, to na siedząco, dobrze? Wojciech Koczka, tak, to postać... Jak najgłośniej, panie profesorze. Dobrze, niedosłyszący niektóre osoby. Dobrze, postać naprawdę warta uwagi i warta upamiętnienia i pamiętania o nim. Z dwóch względów. No jeden jest oczywisty, no rzeczywiście to serbołużyczanin, człowiek, który wyszedł z tego narodu, zrobił karierę, karierę międzynarodową, można powiedzieć, co nie jest takie oczywiste, no bo charakterystyką tego ludu jest to, że to jest naród chłopski. Sami wiemy, jak trudno tym ludziom z tych sfer było w latach 20. ubiegłego wieku i wcześniej gdzieś tam się wyrwać i zrobić jakąś karierę. No, tu nie będę wchodził w jakieś analogie z Polską, no ale to są inne rzeczy. W Niemczech było naprawdę podobnie. Wyglądało to w ten sposób, że jeśli chodzi o tych serbołużyczan, górnołużyczan, bo pamiętamy, że dzielą się na dolnołużyczan i górnołużyczan, dwa uznane języki. No, ta dwoistość jest, jak niektórzy twierdzą, ich przekleństwem, no, może i błogosławieństwem, nie wiem, no, ale jest no, oczywistym faktem. Niemniej na tych górnych Łużycach, przepraszam, szczególną rolę w promowaniu tej młodzieży serbołużyckiej i udostępnianiu jej możliwości awansu społecznego, awansu naukowego pełniła ta no, cienka i taka nieliczna w sumie warstwa ich inteligencji, składająca się głównie, no podobnie jak w rejonie, z którego pochodzę i gdzie mieszkam, z Górnego Śląska, no, głównie wśród kapłanów, wśród księży protestanckich, katolickich. Z tej drogi też skorzystał Koczka. Pochodził z rodziny chłopskiej. Urodził się w wiosce, po łużycku to Wołwinów, a po niemiecku Ohena. Dzisiaj to jest właściwie no tak już od 1973 roku. Jest to część miasta Budziszyn, Bałcen. Do chyba bodajże 1936 roku była to osobna gmina, później została włączona w inny organizm administracyjny. W tej chwili niestety praktycznie takich pamiątek, bo jej córka profesora Koczki, a do tego dojdziemy, jedna z najsłynniejszych, najgłośniejszych polskich archeologów, albo jak to się teraz mówi, archeolożek, ale to zostawmy to, mówiła, że no niestety nie ma śladu nawet po tym gospodarstwie, bo zostały te tereny zalane, teraz tam właśnie można łódką popływać sobie.
Zalany też został i zniszczony cmentarz, nie wiadomo co się stało też z tymi pamiątkami z tego rejonu. Niemniej, tak, jeszcze według Arnoszta Muki, człowieka, który jako pierwszy zajął się takim statystycznym podejściem czy spojrzeniem na Serbo-Łużyczan, właściwie przeszedł na piechotę wszystkie niemalże wioski i miejscowości łużyckie i można powiedzieć, że wręcz policzył tych Serbo-Łużyczan, to tam wówczas jeszcze na początku lat 80. XIX wieku na sporą wieś w sumie, bo tam mieszkało 100 osób posługujących się wyłącznie językiem łużyckim i 12 Niemców. W 1956 roku, bo od tego czasu to też jest ciekawostka, takich badań się nie prowadzi. Inny też, może to temat dla następnego spotkania, Arnoszt Czernik, też związany bardzo mocno z Polską, zrobił też takie badania i tam wynikało, że jeszcze 1/3 mieszkańców posługiwała się językiem łużyckim. Sytuacja zrozumiała, no, asymilacja, no, to nie będziemy w to wnikać. Skupmy się może na właśnie postaci naszego dzisiejszego bohatera. On pochodził z rodziny świadomej narodowo. To trzeba podkreślić. Gustaw i Maria, Maria z domu Delan, byli ludźmi świadomymi swojej narodowości i posługującymi się na co dzień tym językiem. Dlatego też starali się w tym duchu wychowywać swoje dzieci. Skorzystał Koczka z tej drogi, o której wspomniałem, z tej ścieżki, dzięki patronatowi jednego z kapłanów trafił do szkoły średniej w Budziszynie. Krzysiek, tam gdzieś jest chyba zdjęcie tam z tego jego świadectwa. Następnie, ponieważ rokował spore nadzieje, zastanawiano się nad jego dalszą karierą. Na początku usiłował realizować tę swoją przyszłość w Dreźnie. Poszedł tam do szkoły o charakterze pedagogicznym. No ale akurat wówczas wprowadzono tam taki numerus classus, skądinąd znany też niesławnie z Polski. I no, szans na kontynuowanie tych studiów nie miał. Rękę wyciągnął wtedy do niego pomocną dłoń Jan Skala, inny polonofil, wielce zasłużony dla wspólnoty tych dziejów polskich i łużyckich. Człowiek, który wtedy był redaktorem czasopisma teoretycznego mniejszości narodowych, Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, Kulturwil, później Kulturwer. I jednocześnie takim nieformalnym, jedynym obcokrajowcem, nie Polakiem, który był w tym decyzyjnym gremium Związku Polaków w Niemczech. On bardzo się starał o to, żeby kierować tych uzdolnionych Serbo-Łużyczan, umożliwiać im dalsze kształcenie się potem w gimnazjum polskim w Bytomiu, ale także kierował ich na studia. Ponieważ rodzinnie były pewne konotacje między nimi, ale to nie był oczywiście argument decydujący, no, po prostu on dostrzegł potencjał w tym młodym człowieku. Poprzez Związek Polaków w Niemczech załatwił mu możliwość studiów w Polsce, w Poznaniu. Miał za sobą maturę, którą złożył w 1931 roku. Następnie udał się do Polski. No wiadomo, jego znajomość czy tam kwalifikacja językowa wtedy, jeśli chodzi o język polski, nie była zbyt duża. Dlatego też wziął udział w takim kursie w Dalkach.
To była niesamowicie też interesująca i myślę, że godna jakiejś takiej osobnej monografii, chociaż książki o księdzu Ludwiczaku i o tej jego inicjatywie, tym wzorowanym na duńskich przykładach, właśnie, ksiądz katolicki, który wzoruje się na ewangelickich Duńczykach, ale jak się okazuje, to byli światli ludzie, którzy nie byli jakoś tam w ten sposób zaperzeni. Tam prowadził tak zwany Uniwersytet Ludowy. I przez kilkanaście lat zawsze zapewniał miejsca dla młodzieży z Łużyc. Młodzieży pochodzącej z tej części katolickiej, bo mówiłem o tej dwoistości, jeśli chodzi o Dolne i Górne Łużyce. Pamiętajmy, że tam nadal to funkcjonuje także taki dualizm, jeśli chodzi o kwestie konfesyjne. To jądro teraz to są Łużyczanie katoliccy, którzy zostali tymi katolikami, ostali się tymi katolikami po pokoju augsburskim, dzięki temu, że właśnie w ramach tego pokoju zapisano tam warunek, że oni będą stanowić uposażenie takiego klasztoru, który piękny obiekt, zachęcam, jak będziecie gdzieś panowie w okolicy, żeby odwiedzić, Maryjna Gwiazda, Marienstern, Gwiazda Maryi. No i wówczas w XVI wieku tych katolików było tam około 13 tysięcy, teraz jest około 15 tysięcy i nadal mówią tam po łużycku, to jest to jądro. Syndrom oblężonej twierdzy, jakby to nie tłumaczyć, w każdym razie ten język tam się utrzymał. Większość tego narodu przyjęła konfesję reformowaną. No, ewangelickich Łużyczan teraz naprawdę jest niewielu. Ale to jest dygresja taka dotycząca tej współczesności. Wówczas oczywiście ta sytuacja wyglądała całkiem inaczej. W każdym razie Koczka przyjechał do Wielkopolski, przez pół roku przebywał w tych dalkach. Następnie podjął studia na Uniwersytecie w Poznaniu. Nie był jedynym Serbo-Łużyczaninem, któremu i Jan Skala i no generalnie tam Związek Polaków, a i też no, Polska umożliwiła wówczas studia. Miał też takiego swojego Komiltona, z którym utrzymywał kontakt przez całe życie. Znałem też późniejszy profesor Paweł Nowotny. Więc no, miał pewne oparcie, nie był sam. W każdym razie podjął te studia i no, radził sobie naprawdę doskonale i jako student, i później także już jako naukowiec. Tutaj za chwilę panowie zobaczycie, oczywiście wszyscy słyszeliśmy o biskupinie, prawda? No to ta prakolebka, czy to, no, w każdym razie miejsce niezwykle ważne, niezwykle istotne. On jako student profesora Rajewskiego uczestniczył w tych wykopaliskach. Nie uczestniczył tylko biernie z łopatą, ale wniósł w tą działalność naprawdę bardzo duży wkład. Na czym on polegał? Był, szanowni panowie, prekursorem fotografii lotniczej w archeologii. Jako chyba pierwszy w Polsce robił takie zdjęcia. Na początku koleżanki z Uniwersytetu Poznańskiego nawet przywiozły kiedyś, bo była w zeszłym roku Krzysiek, tak? Ta wystawa, która wcześniej była w Poznaniu, poświęcona profesorowi Koczce. To nie był ten aparat, którym on się posługiwał, ale to był aparat, którym tej samej marki, którym robiono zdjęcia. No, niepozorna rzecz, na początku na takim naprawdę baloniku to gdzieś tam robił, niezwykle pomocna. Dostrzeżono to, wagę tego, no i koniec końców było tak, że marszałek Gryc śmigły balon taki wojskowy, zaporowy tam skierował, gdzie już robiono z takiej porządnej kamery. Wykonał mnóstwo tych zdjęć, nie tylko zresztą w biskupinie. Za te swoje zasługi otrzymał
Złoty Krzyż Zasługi w 1937 roku. W tymże bodajże roku, chyba tak, chyba w tymże roku też przyjął polskie obywatelstwo. Interesował się, widział swoją przyszłość w nauce, już wtedy pisał, no wtedy to też trochę inaczej wyglądało, teraz jest ta punktoza, że to wiadomo, pisać trzeba, nieważne czy mądrze, czy głupio, no tak jak żeśmy kiedyś z Krzyśkiem policzyli, to jego tam dorobek, to jest tam około 30 pozycji, wyrzuciliby go teraz z pracy. Wówczas było to trochę inaczej. W każdym razie jego kariera, jeśli chodzi o tą sferę naukową, naprawdę się rozwijała. Ale nie zapominał także o Łużycach, o swoich pobratymcach, o swoich komiltonach. Sytuacja wówczas na Łużycach bardzo się zmieniła. Zmieniła się na niekorzyść. Pokrótce, tak, bo to jest niejako tylko to tło, ale gwoli przypomnienia, panowie, w roku na przełomie 1918-19, kiedy tam następowała ta jesień ludów, Wilson rzucił hasło samostanowienia, Serbo-Łużyczanie też chcieli z tego skorzystać. Naprawdę ruszył wówczas na Łużycach bezprecedensowy ruch. Powstał Narodny Wubieg, Komitet Narodowy. Reprezentanci Łużyc dzięki czeskiemu poparciu znaleźli się też w Paryżu jako doradcy czechosłowackiej delegacji, nie jako delegaci serbo-łużyccy. Mieli takiego patrona w osobie Adolfa Czernego, Czecha, który no był właściwie twórcą takiej nowoczesnej czeskiej sorabistyki, który też tam był doradcą. To jest też opowieść na parę ładnych godzin. Beneš, który był bardzo człowiekiem w sobie zadufanym, wówczas uważał, że to nie ma sprawy. Oczywiście załatwi się i w tym mniemaniu ich bardzo długo utrzymywał. Tam był Arnosz, był właśnie Bart i Bryl, dwóch tych Serbo-Łużyczan. Tu demonstracje, triumfalne w gazetach artykuły, że już za chwilę już tak dostaniemy tą wolność, to niewodwicła Łużica zaso budzie. A okazało się, że to wszystko było takie pisane palcem na wodzie rzeczy. Niemniej ten wybuch tego nacjonalizmu, tej aktywności skutkował przez całe lata 20. niesamowitym pobudzeniem. Powstały banki na Łużycach serbo-łużyckie. Mnóstwo towarzystw działało. Reaktywowała się domowina jako związek z towarzystw serbo-łużyckich. I w tej atmosferze rzeczywiście to życie narodowe, przynajmniej, mówimy o górnych Łużycach, bardzo, bardzo wzrosło. Nawiązano kontakty także właśnie ze wspomnianym Związkiem Polaków w Niemczech. No mówiłem o skali, ale też Serbo-Łużyczanie oficjalnie byli też reprezentowani w Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech. Wszystko się skończyło oczywiście, jak doszło do przewrotu, do zmiany w Niemczech, jak hitlerowcy doszli do władzy. Na początku, co prawda, uderzono mocno, aresztowano i tak. Niemcy sami na początku mieli taki dylemat. Co z tymi Serbo-Łużyczanami? Czy uznać ich za taką podrasę jak Polaków i Czechów i Słowian i po prostu ich tępić? Czy też jak takie zbłąkane owieczki, które są właściwie plemieniem niemieckim, który z niewiadomych przyczyn mówi jakimś dziwnym słowiańskim narzeczem? No i przez pewien czas ta druga opcja jakby zwyciężyła. Wykorzystał to Paweł Nedo, bo drodzy panowie, w takiej sytuacji kryzysowej wiadomo, zawsze odważnych tych bohaterów jest coraz mniej. W tym konserwatywnym społeczeństwie okazało się, że tylko taki
Ten facet chyba, Ledo wówczas nie miał chyba 30 lat. I on staje, bo tylko on się odważył stanąć na czele domowiny. I co on zrobił? Zrobił coś niesamowitego. Wykorzystał te możliwości, te teorie o ziemi, krwi, te niebieskie i ten. I zaczął tworzyć taką scentralizowaną, zgodnie z nazistowskimi tymi regułami, organizację. Niemcy się w tym połapali dopiero po paru latach. W 1937 się to wszystko skończyło. Skończyło się i nastąpił też taki przełom, który skutkował także na naszego bohatera. Nedo nie przyjął, on był nauczycielem, był w związku z tym niemieckim urzędnikiem, propozycji wysłania, bo była taka wówczas kolej rzeczy, że wysyłano tych serbołużyckich nauczycieli gdzieś tam w jakieś tam niemieckie rejony, na gdzieś tam jakieś dziwne strony, gdzie tego, że no, z wiadomych przyczyn. Na ich miejsce mieli przyjść nauczyciele niemieccy. On odmówił. Rękę wyciągnęli Polacy. Dostał posadę, chociaż chyba się na tym nie znał, w polskim banku, Banku Słowiańskim w Berlinie. Znowu Skala, który też tym wszystkim pośredniczył. Jednocześnie zaczęto w Polsce sobie też coraz bardziej zdawać sprawę z zagrożenia niemieckiego. W związku z tym polski wywiad, mimo że obciążony całkiem innymi kierunkami, no, głównie tam rozgrywka z Czechami i tak dalej, Zakarpacie, no, ale to też panowie na pewno o tym doskonale wiecie, zaczął też się interesować Łużycami. Wówczas kapitan Lipiński, osoba, którą zdeszyfrował nasz kolega z Opola, z czego jesteśmy dumni, bo też nasze stowarzyszenie pomogło mu wydać jego pracę, jako niejaki Michał założył siatkę taką, no można powiedzieć, no jakby to nie patrzeć, wywiadowczą, złożoną z tych serbołużyczek. Powiązana ta działalność była z próbą jakiegoś takiego samoorganizacji w tych ciężkich warunkach podjętych przez serbołużyczan samych. Właśnie ani Nedo, ani Skala, ani inni nie zaniechali tej działalności. No, w literaturze mówi się o tej właśnie grupie Michał, skupina Michał i tam jeszcze w latach 90. no, parę razy udało mi się spotkać profesora Nowotnego, który się spotykał z tym oficerem, mówi, nie, to jest chyba nie do ustalania, jak się ten facet nazywał, kim on był i tak dalej. Okazało się, że no, woźny to ustalił. Zaangażował się w tą działalność także Koczka. Nie było to niczym dziwnym, no bo wiadomo było, że łatwiej mu, jako przebywającemu w Polsce, podobnie jak Nowotnemu, prowadzić jakąś działalność w tym kierunku i jakoś wspierać swoich pobratymców, którzy tam nadal przebywali na Łużycach i czy w Berlinie, w ogóle generalnie w Niemczech. Nie było to, to znaczy inaczej, ta grupa w ogóle została przez Niemców zdeszyfrowana dopiero w czasie wojny. Więc no, ta działalność, jeśli chodzi o te, bo to różnie z tym polskim wywiadem wówczas tam pod tym względem bywało, jeśli chodzi o te przykrycie, była naprawdę skuteczna. Ale Koczka, który studiował w Polsce, aktywnie włączał się w polemiki z niemieckimi fachowcami, którzy tam pisali o tym właśnie, że to właściwie tam, no gdzie tam ci Łużyczanie, to był też antropologiem, więc wiedział, co pisze i co mówi, że to taki szczep niemiecki i tak dalej, i tak dalej. Nie uszły uwadze Niemców. Jego osoba była pod nadzorem. Niedawno taki niemiecki historyk Richter napisał takie dwa tomy potężne, takie książczydła o Łużycach, górnych Łużycach w okresie wojny. No i tam między innymi przytacza jeden z 1939 z takich pism sporządzonych przez gestapo budziszyńskie, które zostało rozesłane już w perspektywie wojny, że jak tego Koczkę tam gdzieś złapią, to, no to trzeba się nim zająć. Nie udało się to Niemcom.
Nie są to sprawdzone wiadomości, ale podobno odleciał z Poznania ostatnim samolotem, który odleciał stamtąd już po rozpoczęciu działań wojennych. Wojnę spędził oczywiście ukrywając się, pracując tam w spółdzielniach różnych i tak dalej, uczestnicząc w tajnym nauczaniu. Przeżył. Niemcy go wówczas nie złapali. Po wojnie dylemat, no właśnie, wracać na Łużyce, czy tutaj, no żona Polka, czy dalej tutaj jakoś próbować kontynuować tą swoją karierę. W każdym razie jednego dylematu nie miał, a mianowicie takiego, że trzeba podjąć nadal tą pracę narodową. Sytuacja się zmieniła na Łużycach. Łużyce były okupowane przez wojska rosyjskie i polskie. Granica polska się przesunęła. Już był kontakt z tym etnicznym terytorium dolnołużyckim, no z górnołużyckim nie do końca, ale prawie. W oficjalnej propagandzie propagowano tak zwany neosławizm, panslawizm, jakby to nie powiedzieć. Rosjanie to odgrzali na potrzeby wzmożenia walki partyzanckiej, walki z Niemcami, ale przez pewien czas to nadal funkcjonowało. Ten ruch panslawistyczny naprawdę był bardzo mocny. Ta propaganda, te komitety słowiańskie działały we wszystkich państwach tak zwanej demokracji ludowej. No więc naród słowiański, tu Rosjanie, tu nasi bracia, no więc no, właściwie sprawa jest oczywista. Całkiem inna sytuacja niż w 1918 roku. Ale okazało się później w efekcie, że nie do końca. Niemniej, na początku właśnie Koczka też dał się ponieść temu entuzjazmowi. Wielokroć udzielał się w polskich gazetach, w polskiej prasie, działał na rzecz tego zbliżenia też jako delegat związku, reaktywowanego Związku Serbów Łużyckich Domowina. Spotykał się z polskimi politykami, no i chyba w jakimś tam wywiadzie nawet wprost napisał. No, najlepszym z takiego politycznego punktu widzenia i geopolitycznego to byłby Związek Łużyc z Polską. Najdłuższa granica, wiadomo, to ten. No ale dobrze, jeżeli się nie da, niech to będzie ten związek z Czechami. Zresztą ten ruch narodowy serbo-łużycki wówczas na początku, między majem a lipcem właśnie sformułował taki postulat włączenia Łużyc do Czechosłowacji. Ponieważ Czesi nie podjęli jakoś tematu, bo mitem jest, drodzy panowie, to, że rząd, ówczesny rząd czeski był rządem mniej zależnym od Rosjan niż rząd tymczasowy i później rząd jedności narodowej w Polsce. Prezydent Beneš był agentem rosyjskim od czasów swojego pobytu w Ameryce. Na czele armii stał generał Swoboda, skądinąd zasłużony żołnierz, dzielny, ale ukryty członek partii komunistycznej. Premierem był socjaldemokrata Zdeněk Ferlinger, który był de facto też członkiem partii komunistycznej, działającym na odcinku socjaldemokrata. No, ale to też zostawmy. Pełna kontrola, pełny dozór. Tylko że wówczas to też, ja do tej pory nie mogę dociec, co to było, jakimi tam powodami to było, czym to było spowodowane. Rosjanie prowadzili bardzo dziwną politykę, no chyba taką, no to kwestie takie psychologiczne. Oni o swoich intencjach nie informowali swoich satelitów. To oni mieli się domyślać. Mieli się domyślać, co, no. Bardzo mylą się. No dokładnie, a z drugiej strony, no może to nie jest takie głupie, no bo można wtedy zawsze zmienić zdanie, powiedzieć, a nie, ty, tamte. Podobnie było w sprawie Łużyc. Na początku sami nie wiedzieli, co z tymi Łużycami zrobić, no bo jak Sierow przyszli do niego tam Serbo-Łużyczanie i też Osmańczyk optował za nimi, a powiedział, tak, Serbowie Łużyccy, podstawić wagony, niech wracają do siebie, tam do Jugosławii i tego.
No, ale panowie, to nie znaczy, że oni byli, że to tak tego. Mieli naprawdę też tam fachowców, którzy na ten temat zaczęli drążyć. Ale już w 40 styczniu 1946 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołotow podpisał dyrektywę, że dalszego dzielenia Niemiec nie będzie. To, co Polska dostała, to i tak w skali, czy tam w tej perspektywie walki o władzę w całych Niemczech jest tak dużym obciążeniem, że następne takie kroki, no pamiętajmy, że Rosjanie wtedy padli do zjednoczenia, do powstania wspólnego tam odtworzenia państwa niemieckiego, oczywiście pod ich patronatem, że nie będzie. Ale nikogo o tym nie poinformowali, ani swoich polskich towarzyszy, ani swoich towarzyszy czeskich. Więc ta niepewność trwała jeszcze praktycznie przez 2 lata. Koczka stosunkowo szybko zorientował się, tak podskórnie, co w tym względzie jest możliwe i jak... No, mieszkał w Polsce. Jeśli chodzi o te dylematy, przez pewien czas przebywał na Łużycach, był sekretarzem domowiny, organizował między innymi w 1946 też taką bezprecedensową, jeśli chodzi o skalę zaangażowania propagandowego, akcję Serbo-Łużyczan na rzecz głosowania w referendum saksońskim. Bo w czerwcu to referendum nie odbyło się tylko w Polsce, ale także w Saksonii. Pytania były trochę inne, bo nikt nie pytał o granice na ten, ale na przykład o właśnie denazyfikacja i takie inne rzeczy. Domowina, ci działacze pozostający w kraju doszli do wniosku, szybko zorientowali się, że no niestety, no cokolwiek można uzyskać, to tylko można uzyskać w kontakcie z władzami okupacyjnymi i z niemieckimi komunistami, którzy sprawują realną władzę. Dlatego też wówczas wystąpili i po raz pierwszy, zresztą Niemcy podali im w tym względzie pod naciskiem rosyjskim przyjazną w pewnym sensie dłoń, bo dopuścili ich do tej agitacji. To skończyło się sukcesem, no naprawdę, bezprecedensowym, można powiedzieć, bo rzeczywiście w tych miejscowościach łużyckich ta lista, czy też ten skala tego poparcia w tych pytań referendalnych była bardzo, bardzo duża. Był to później jakiś kapitał, który później wykorzystywano, choć do zawarcia pewnego jakiegoś takiego konsensusu jeszcze było bardzo, bardzo daleko. Koczka to organizował. Ale mimo wszystko zdecydował się na powrót do Polski. No po pierwsze, chciał kontynuować swoją karierę naukową. Na Łużycach czy w Niemczech takiej możliwości nie miał. Powrócił więc do Polski, ale nie do Poznania, tylko do Wrocławia. Do Wrocławia podjął pracę na uniwersytecie. Nie zapominał też, o swoich pobratymcach. Był takim, można powiedzieć, nieformalnym reprezentantem strony tej łużyckiej w Polsce. Jego pomysłem było, i to jest naprawdę bardzo, drodzy panowie, istotne, ściągnięcie wszystko oczywiście proporcją gar, jeśli chodzi o skalę, no ale jak na ówczesne warunki naprawdę sporej, bo tam liczącej niemalże 20 osób grupy Serbo-Łużyczan na studia do Wrocławia. Jego zdaniem, wcześniej też niektórzy powrócili na te studia do Polski, ale do Poznania. Wrocław był najlepszym miejscem, bo po pierwsze oferował całą paletę uczelni, których można się było kształcić. Po drugie, no, bliskość geograficzna z Łużycami. Po trzecie, tradycja. W XIX wieku przecież tam już takie towarzystwo Łużyczan studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Smoller tam studiował. Tak, no właśnie, funkcjonowało. Więc skończyło się to naprawdę sukcesem. Domowinie udało się wysłać tych Serbo-Łużyczan. No, było to naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne.
Z dwóch względów. Po pierwsze, wówczas jeszcze w Niemczech szans na studiowanie oni za bardzo nie mieli. Jednak te, delikatnie mówiąc, uprzedzenia antysłowiańskie, mimo że to był teren okupowany przez Rosjan i ten, były bardzo silne i no, możliwości specjalnych nie było. Dlatego też właśnie w Warsdorfie, później na początku w czeskiej Lipie, później w Warsdorfie, w Czechach, na końcu w Libercu gimnazjum powstało dla tych Serbo-Łużyczan. Usiłowano też taką szkołę stworzyć w Polsce. Z różnych przyczyn to się nie udało, ale akurat tutaj strona polska absolutnie nie była temu winna. No i ci studenci. My powiemy 20 tam studentów, ale drodzy Państwo, ja niektórych z nich miałem okazję poznać. Nie wiem, jak to się stało, co oni tam jedli, co im tam podawali w tym Wrocławiu, ale to, ci ludzie do końca życia, no, oni patrzyli na Polskę bezkrytycznie. To był dla nich no, jakaś Arkadia, Eden. Wspomnienie tego, że tam wtedy im podano tą dłoń i pozwolono studiować, no to dla nich było czymś niesamowitym. Do końca życia każdy z nich był ambasadorem polskiej kultury, a naprawdę wielu z nich zrobiło na tym polu bardzo, bardzo wiele. Teraz z okazji stulecia urodzin Jana Buka, który też tam rozpoczął swoją karierę, no chłopak, który malował ściany, ale gdzieś tam narysował jakiś rysunek, doszczekł tam Nedo, mówi, ty ładnie rysujesz. Bez żadnego wykształcenia, mówi, to może do Polski. Najpierw do gimnazjum plastycznego we Wrocławiu, później rozpoczął studia w Polsce. On do końca życia, z nim parę razy rozmawiałem, on pięknie mówił po polsku i mówi, tam to ja... To była wolność, to było coś niesamowitego, jeśli chodzi o kontakt z tą sztuką i z tym otoczeniem. Młynk, no wielu właściwie... Tak, no ten tłumacz polskiej literatury, czy ten, no wszyscy. I tej zasługi Koczce nikt nie odbierze, jeśli chodzi o tą polsko-serbską wzajemność. Działał oczywiście też politycznie, starał się realizować, ale tą linię domowiny uzyskać jak najwięcej. Między innymi podejmował działania na rzecz uzyskania ze strony polskiej jakichś działań, które by doprowadziły do przesunięcia wysiedlanych z Czech i z Polski Niemców dalej. No bo wówczas Rosjanie lokowali ich tam, no, czy oni sami też, no, blisko granicy, co zmieniało w ogóle tą strukturę narodowościową i w tych wioskach, no, było olbrzymim obciążeniem. Starał się też o jeńców pochodzenia serbo-łużyckiego i tutaj kolejny sukces. Nie było to takie proste, ta machina biurokratyczna wówczas była, no zresztą jak wszędzie, no taka bardzo ociężała. Niemniej udało mu się kilkudziesięciu tych ludzi wcześniej zwolnić z tych polskich obozów jenieckich i oni wrócili na Łużyce. No był to ewidentny sukces. Oczywiście nie wszystko się udawało. Bardzo starał się o to wspomniane, to interesowała go ta idea tego gimnazjum w Zgorzelcu. Tam miała powstać klasa łużycka. Wszystko było gotowe, rząd polski dał pieniądze, klasa była przygotowana, no ale wtedy też zmieniły się trochę też uwarunkowania. Ta liberalizacja, jeśli chodzi o ten stosunek do Serbo-Łużyczan, tam w tej radzieckiej strefie okupacyjnej postępowała. W związku z powyższym, skoro uzyskali możliwość kształcenia się u siebie, no to tak zlikwidowano też to gimnazjum, wtedy już w Libercu i tą młodzież ściągano. To też było zrozumiałe, no chodziło o to, żeby tam byli na miejscu, żeby tworzyli tą nową inteligencję, a nie gdzieś za granicą. No a nóż tak jak tam Koczce coś tam odpali i zostanie. I tak. Jednocześnie nadal robił karierę naukową. Zrobił doktorat we Wrocławiu. Później przeniósł się do Poznania.
Problematyka bardzo panom bliska, etnogeneza Słowian. Jego książka z 1961 roku chyba do tej pory nie straciła, jeśli chodzi o rzetelność i podejście do tematu. Pracował nad nią, no takie opus magnum, całe życie i to jest rzecz naprawdę godna uznania, no to mało powiedziane. Tylko tak, no jeszcze raz tak żartobliwie wspomnę. Gdyby nie to, że w tych czasach pracował, to pewnie by go wywalili z tej uczelni, bo za to mało pisał. Prowadził wykopaliska Poznań, ale też bliskie nam, bo tam mieszkamy, Opole. Był jednym z tych, którzy jako pierwsi pisał też sprawozdania z tych opolskich wykopalisk na Ostrówku. Dalej też pracował jako antropolog, jako taki naukowiec gabinetowy. Kolejny dylemat. 48 rok, serbski zakon, czyli ustawa serbo-łużycka przyjęta przez Sejm Saksonii. Przełom pod naciskiem Rosjan, no ale no nieważne, w każdym razie nikt nie głosował przeciw, no ale wówczas to czy ktoś mógł głosować w tych domoludach przeciw, to jest inna kwestia. Przyjęła tą ustawę, która po raz pierwszy gwarantowała wsparcie państwa serbo-łużyckim organizacjom kulturalnym, gwarantowała autonomię językową, szkolną i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nic w zamian. Domowina stała się, to była ta cena, tym kolejnym takim pasem transmisyjnym rządzącej partii, czyli SED. Inaczej działać po prostu by nie mogła. Zresztą przykład był, bo w tym serbo-łużyckim ruchu narodowym tego okresu też panował pewien taki dualizm. Na emigracji, chociaż bliskiej w Pradze w 1945 roku powstał Serbo-Łużycki Narodowy Komitet, Serbski Narodny Wubjerg. Później przekształcił się w Serbo-Łużycką Radę Narodową. Na początku była pełna koabitacja, wspólnie jakoś tam działano. Ustalano, że ci działacze w Pradze zajmują się polityką zagraniczną, oni wystosowali kilka memorandów, właśnie wspomniałem o tych dążeniach do połączenia z Czechosłowacją, jak to nie wyszło, domagano się niepodległości Łużyc. Domowina miała pracować na miejscu, ale już właśnie, już od marca praktycznie 1946 roku i później to te kontakty zaczęły się psuć. Ci z Pragi nie dostrzegali tego, że sytuacja jest całkiem inna, że no ten, który cokolwiek mógł w tym względzie powiedzieć i decydować, czyli Rosjanie, Związek Radziecki, jest temu niechętny. Koniec końców, no, w 1948 roku po tym lutowym przewrocie skończyła się też działalność tej Serbo-Łużyckiej Rady Narodowej. Wcześniej, no może nie na Łużycach w jakiś tam ewidentny sposób prześladowanej, ale ignorowanej i przez komunistów, i przez niemieckich komunistów, i przez władze okupacyjne. No więc no alternatywy specjalne nie było, no ale z drugiej strony, no tak. Z jednej strony coś bez precedensu. Po raz pierwszy instytucje łużyckie były finansowane przez państwo. Ale jakie państwo? I za jaką cenę? To już była druga kwestia, która też skutkowała na samych Serbo-Łużyczan, bo wielu z nich, szczególnie ludzie wówczas bardziej konserwatywni chyba niż teraz, na pewno, ale wtedy to ten, dla nich, no co, to współpraca, komuniści, jakieś kołchozy, jakieś tego, to nie, no to w pewnym momencie nastąpił taki, ale to już w następnym okresie spory odpływ członków tej domowiny i to też w jakiś tam sposób się do tej procesów asymilacyjnych przyczyniło. Niemniej, w tym momencie Koczka stanął przed kolejnym dylematem. Mówiłem o tym dylemacie powojennym.
Pisał do niego w jednym z listów Nowotny, mówi, robi tak, jest nowe rozdanie, są nowe możliwości, wracaj. Widziano w nim dyrektora, Nowotny później został tym dyrektorem, dyrektora placówki naukowej, która funkcjonuje do tej pory, instytutu, wtedy to się nazywał Instytut Zasarbski Ludospyt. Czyli za Serbołużycki Instytut zajmujący się ludowiedą, czyli etnografią. No, ale nazwa trochę taka myląca, bo tam i historia, i właściwie zajmowano się tam wszystkim. Zresztą zajmują się tym wszystkim pod inną nazwą, teraz serbski już tylko instytut, do tej pory. Dylemat wielki, no ale koniec końców zdecydował się. Miał już tutaj przecież żonę, dzieci i tego zostać w Polsce. Z Łużycami już nie pod względem takim działalności politycznej, ale cały czas był związany. I parokrotnie jeździł tam, publikował w letopisie, w czasopiśmie z instytutu. No teraz to są takie właśnie pochodzące też niektóre z tegoż czasopisma teksty. Starał się ten kontakt nadal utrzymywać. Wyrwała go nagła choroba. No, on chyba z tego, co mi jego córka mówiła, to on należał do takich ludzi, którzy raczej na lekarza to z kijem podchodzili, więc leczyć się nie chciał, nie ten. No. W 61 roku odszedł. Tak jak mówię, jeśli chodzi o jego osiągnięcia, o archeologię, antropologię, nadal to jest jeden z największych polskich naukowców w tych dziedzinach. Wspominałem Państwu o tej wystawie, która była u nas w Opolu. Ona wcześniej, chyba 2 lata wcześniej, była w Poznaniu. Tam w Poznaniu nadal go pamiętają. Pamiętają go też dlatego, że jego córka, Hanna Koczka-Kręc, no, kontynuuje dzieło ojca jako archeolog. To jest ta kobieta, ten naukowiec, ta uczona, która odkryła to palatium Mieszka i Chrobrego w Poznaniu. No, no, rzecz przełomowa, niesamowita i ten. Oczywiście to też niesie pewne negatywy, bo byliśmy na takich targach książki, przyjechała wycieczka z Gniezna. Zresztą ona mówiła, że do Gniezna już nie jeździ, bo się boi. Powiedzieli, aha, bo były te wystawione te książki, te materiały Koczka. Koczka, kojarzymy. Nie, ale nie kupujemy, bo tak to jak można. No ale to tak na zasadzie takiego żartu. Córka pani profesor też jest archeologiem. Na razie zajmuje się Afryką, ale może na Łużyce jakoś wróci. Drodzy panowie, to tak w wielkim skrócie o wielkim człowieku. No bardzo się cieszę, że podsunął pan ten pomysł i że mogliśmy tu parę słów o nim powiedzieć. Jeśli będzie jeszcze taka możliwość, ja myślę, że może też ja też wrócę z tymi moimi koleżankami i kolegami do jakiegoś opracowania, czy też dalszego ciągu prac nad dorobkiem profesora Koczki, bo był to niesamowity człowiek i no co tu powiedzieć, no. To, że w Poznaniu go nadal czczą i hołubią, wcale mnie nie dziwi, ale mam nadzieję, że też ta postać i pamięć o nim nie zaginie i w Warszawie, w Opolu i w innych miastach. Bardzo dziękuję. Otwieram sesję pytań i pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, a mianowicie Koczka a Prołuż. Po wojnie mieliśmy w Polsce legalny ruch prołużycki, Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc Prołuż, którego działacze pomagali przy wszystkim propagandowych działaniach.
I co ciekawe, ruch miał charakter jak na okres powojenny, no, względnie masowy, można tak to powiedzieć, prawda? I jak na akademicki charakter, pamiętajmy, stowarzyszenia, tam mniej ludzi studiowało. Tak, nie uczyło się w ogóle. Tak, tak, dokładnie, niż obecnie, to też trzeba pamiętać. To mimo wszystko Prołusz miał charakter ogólnopolski. I pytanie moje do pana profesora jest takie, jak pan ocenia, można powiedzieć, wagę tej pomocy Prołużu dla działań Koczy? W tym okresie, tuż powojennym, Koczka, gdy przybył do... Właściwie on był w Polsce i tak, no, był w tym w takim rozkroku między Łużycami i ten. On z Matyniakiem i z Prołużem w tym okresie dosyć blisko. Alojzy Stanisław Matyniak, prezes Prołużu. I twórca i współpracował. Popierał te inicjatywy. No, wówczas też Koczce się wydawało, podobnie jak też Matyniakowi i tym fascynatom, tym aktywistom, że no, jakiś przełom nastąpi, że w jakiejś tam formie ta emancypacja Łużyc będzie miała miejsce. Cały czas też był z nimi w kontakcie, jeśli chodzi o pomoc właśnie tej młodzieży. Jak był sekretarzem domowiny, także utrzymywał ten kontakt. Jak już był w Polsce, dostrzegł, że ten stosunek do Prołużu władz się zmienia. No, szukał innych dróg, ale to nie było tak, że negował te wcześniejsze znajomości i te kontakty. Na tych odcinkach, gdzie była możliwość tej współpracy, nadal ją kontynuował, jak choćby przy tych koloniach dzieci łużyckich w Jarocinie i tak dalej, i tak dalej. No, w skrócie to... Jasne. Tak to wyglądało. Proszę o pytania. Jaka... To zaraz, może pan doktor Jabłonka, nie, a pan jest dobra, pierwszy. Pan pierwszy, dobrze. Ja mam takie pytanie, jaka jest liczebność? Czy można Serbo Łużyca nazwać narodem? Tak, oczywiście. No, czy jaka jest liczebność tego narodu? To jest pytanie niezwykle... Tak, dopóki... Na przykład te spisy ludnościowe na terenie Niemiec dopuszczały podawanie narodowości. Pan mówi o tych spisach jeszcze za cesarstwa. Tak, tak, tak. No, tym, no właśnie, no, XIX wiek, no i tak dalej, ale opierajmy się na tych ustaleniach wspomnianego Arnoszta Mugi. W latach 80. XIX wieku około 160 tysięcy. W latach 80. Później był nawet taki okres, kiedy ta liczba wzrosła. Mówimy o ludziach posługujących się językiem. Obecnie przyjmuje się ustalenia innego i to już ostatniego badacza, który tą problematykę podjął, czyli Arnoszta Czernika. I on ustalił w 1956 roku, że jest no niespełna 60 tysięcy ludzi posługujących się językiem łużyckim. Co ciekawe, ta liczba jest podstawą, i to jest dosyć istotne, do wszelkich takich jakichś... finansowych. Tak, tak, właśnie. Właśnie takich jakichś rozmów na temat wsparcia finansowego ze strony państwa. Bo teraz już przechodząc, ale to, wygląda to w ten sposób. Serbo-Łużyczanie, czy też ich instytucje są finansowane przez, to się nazywa Założba za Serbski Lud, Fundacja na Rzecz Narodu Serbo-Łużyckiego. Połowę rząd federalny, pamiętajmy, że Niemcy są państwem, rząd w Berlinie jest są państwem federalnym. Z tej drugiej, z tych 50%, 2/3 Saksonia, 1/3 Brandenburgia, Dolne Łużyce. Podstawą do tych przeliczeń jest właśnie ta liczba 60 tysięcy. Ale jeśli zapytałby pan o liczbę aktywnych i takich używających na co dzień języka łużyckiego, ten język ma charakter domowy, nie taki, żeby się posługiwano na jakimś terenie tylko tym językiem. Jest taka enklawa na tych Łużycach katolickich w rejonie właśnie tam w powiecie Kamieniec, Kamenc, wokół
Kruszcice, 12 parafii, tam to uposażenie tej Maryjnej Gwiazdy. Tam rzeczywiście, jak pojedzie pan na wieś, jak pan powie dobry dzień, no to prawie każdy tam panu odpowie. Ja chyba przejeżdżałem przez, bo to, te, przez ten teren, bo tam jest chyba napisy dwujęzyczne. Tak, dwujęzyczność została zagwarantowana, jeśli w tej przestrzeni publicznej, właśnie w tym 1948 roku na Górnych Łużycach, w 1950 roku także na Dolnych Łużycach. W tej chwili, jeśli chodzi o tą dwujęzyczność, to wygląda tak, zresztą tak jak w Polsce, decydują o tym gminy. Jeśli te parlamenty gminne, te rady gminne się ku temu przychylą, to nawet jak już nikt, bo wiele jest takich rejonów, nikt już tam nie mówi po łużycku, to ta dwujęzyczność jest tam utrzymana. I na tych tablicach ona funkcjonuje. No, odpowiadając ostatecznie, no to tak, oficjalnie 60 tysięcy, ale ja myślę, że... Mówią, że to jest stadion piłkarski. No tak, ale takich użytkowników tego języka, tych katolickich, ewangelickich i tych ewangelików na Dolnych Łużycach, to może jest około 20 tysięcy. I to obejmuje dwa landy. Tak, dwa landy. Saksonię i Brandenburgię. Tak, w obu landach są ustawy o ochronie właśnie tego serbskiego, sudleńskiego Ruma i o prawach właśnie folk, ludu łużyckiego, narodu łużyckiego. Czy to graniczy w jakiś sposób z polską granicą? Na Dolnych Łużycach jest taka miejscowość... Burzaków, tak, ale tam właśnie w tym rejonie jest taka wioska, ona się chyba bodajże Most nazywa i tam rzeczywiście, no chyba jest jeszcze, tam się uczy. Dzieci w szkole mają ten dolnołużycki i ona przylega do granicy. Jeśli chodzi tutaj, jadąc od Zgorzelca, bo to Górne Łużyce, no to tak, przejedzie pan Zgorzelec, Görlitz, później ten Lubi, czyli ten, ale pierwsza taka dwujęzyczna nazwa, pierwszy taki promyk, to jest w Pomorcach, taka wioska Pomorcy. No i tam są te tablice dwujęzyczne. A Görlitz nie jest Schorjelec? Nie. Po łużycku to Schorjelec, tak. No to Görlitz. Nie. To nie jest sydleński Rum i no póki co Rada Miejska Zgorzelca na taki pomysł nie wpadła. Ale na przykład jest dolnołużyckie takie miasto postprzemysłowe Seftenberg, Zły Komorów. W okresie międzywojennym tam więcej było Polaków niż Łużyczan, którzy tam do kopalni jeździli do roboty i tam aktywnie też działał Związek Polaków Niemczech i tak dalej, po wojnie polska misja repatriacyjna. Niemniej tam ta Rada przyjęła tą uchwałę o przystąpieniu do tego serbskiego, sudleńskiego Ruma i tam te nazwy są dwujęzyczne. Proszę bardzo, drugie pytanie. Ja mam raczej postulaty niż pytania. Po pierwsze to brak mi flagi łużyckiej. To postulaty do organizatorów. Poprawimy się następnym razem. To jest zarzut. To jest postulat. Drugie, pięknie pan wymienił odrodzenie i ten ogromny powiew w 1918 roku. Ale jedna data panu wymknęła, zresztą ja ją z trudem znalazłem, więc z całym szacunkiem do 28 listopada. Właśnie owa rada w Budziszynie ogłosiła niepodległość. Miałem akt w ręku. W związku z tym, oczywiście to była lokalna, to nie było na poziomie. Nasz 11 listopada też niewiele wyrasta, żadnego aktu nie było. Więc coś takiego zaistniało. Tak, ma pan rację, oczywiście. Popełnili Czesi, którzy, mówiąc delikatnie, źle rozegrali sprawę. Były pewne możliwości, gdyby z nami do spółki zagrali w Wersalu, kto wie, czy by Foch nie wykroił tego kraiku. Oczywiście. Ale oni się akurat pożarli o Zaolzie i równo pod nami kopali, ile wlezie. No.
Całkowicie tak, tak, oczywiście. Fakt, ta proklamacja tego narodnego wubierka mówi o tym tak, że nastawa serbski stat. To było też bardzo takie idealistyczne, że tutaj to będzie miejsce takiej Arkadii przyjaznej Serbo-Użyczan, Niemców wszystkich i będziemy tutaj żyli w zgodzie i się kochali. No. Rozumiemy. Ja widziałem mapy niemieckie z 23 roku i 4 w Marburgu, z tego sporo tam Polak jest. I Niemcy całkiem na serio już wymalowali Łużyce, że tak powiem, wyrwanym. I zobaczcie, co nam grozi od Czechów. I nie uwierzycie, panowie, tak u pani. Po raz pierwszy zobaczyłem granicę na Odrze i Lysie. To Niemcy ją wymyślili i myśmy powinni o tym pamiętać. I oni mówią, zobaczcie, dotąd chcą Polacy. I tam była mapa, jak chcą Niemców rozebrać sąsiedzi. No oczywiście Duńczycy z Hamburgiem, Francuzi z całą Nadrenią, no tam był przecież ruch niepodległością i tak dalej. Z tych Niemców w ogóle zostawała się Bawaria z okolicami. Holendrzy. Między innymi wymyślili... Zachodnią Fryzję, Holendrzy na pewno. Holendrzów akurat mało ruszano, bo oni byli neutralni w pierwszej wojnie. No ale na pewno Fryzja oczywiście. No i właśnie wtedy się pojawiają Łużyce jako tyle tylko, że jedna ciekawa rzecz. Wschodnie Łużyce jeszcze funkcjonowały. I po II wojnie światowej przez 2 lata nie zaludniano obszaru między Wołami Śląskimi a Zabokami. Zapomniałem o tym i wspomnieć. Tak. MSZ-cie, ja to panu do wiadomości, a państwu też dodam, jest specjalna część, niestety zamurowana, bo byłem kiedyś zwierzchnikiem archiwum, więc wiem, jak to wygląda, gdzie są dokumenty próby założenia łużyckiego państwa na wschodnich Łużycach. Do 1947 roku jeszcze trwała walka, po czym Ruscy stwierdzili, że lepsi ci komuniści niemieccy od braci Słowian. Dziękuję panu, że pan, no i panów przepraszam najmocniej. Pan doktor Krzysztof Jabłonka był pracownikiem. Ja rzeczywiście, no nie wiem jak mogłem, no tak, rzeczywiście Koczka był inicjatorem powstania takiej gminy łużyckiej na tych terenach właśnie na wysokości Łuku Mużarkowskiego. Władze polskie zgodziły się na to. No brakowało ludzi i ta mówiła, dlaczego to nie. Wysiedlać ich stamtąd. To znaczy, z tym wysiedlaniem to jest inna kwestia. Tam, prawdę mówiąc, to nie za bardzo było kogo wysiedlać, bo owszem, tam trochę mieszkało ludzi, ale nie tych etnicznych, bo to był okres już za czasów Muki, to był taki obszar wspomnień, jeśli chodzi o te etnikum. Ale przyjeżdżali tam ludzie za pracą albo się osiedlali i tego. No i więc, no, wiadomo, władze polskie, które tam przyszły, ci ludzie za bardzo tam nie rozeznawali się w tym i doszło rzeczywiście do tych wysiedleń i tak. Niemniej zgodzono się na to, tak. Jak to Koczka pisał, to miał być taki surogat serbskiej samostaczności. On to widział jako taką bazę, która tam mieli ci ludzie przybyć. Wyszkolić się i wrócić. Nie tylko ci, którzy stamtąd zostali wysiedleni, ale także ci, którzy nie mają co ze sobą robić tam w rejonach Hoyerswerda, Wojerecy, Wojrowice. Naszrebać tam słowiańskiego ducha i potem to miało emanować na Łużyce. Rząd się zgodził. Piaskowski, pełnomocnik rządu i później wojewoda dolnośląski, tak, jak najbardziej. On też był takim człowiekiem bardzo w to zaangażowanym. Był takim słowianofilem. No, nie wyszło. Nie wyszło, a dlaczego nie wyszło? No w pewnym momencie tamci działacze na Łużycach, no tak, no wyślemy ich tam do tej Polski, ale przecież tu nam ludzi brakuje. No. Tu nam Ruscy, przepraszam, Rosjanie dosiedlają tych Niemców i ten, a my się będziemy pozbywać tych inteligencji. Ten, nic z tego nie wyszło. Chociaż w Wojerecach, w Wojrowicach powstało biuro takie werbunkowe, które miało szukać tych ludzi, którzy tam jakoś tam zostali wysiedleni i namawiać ich do powrotu. On to widział w ten sposób, że no, to byli, mieli być ci, którzy tam stamtąd zostali rzeczywiście usunięci, plus te osoby właśnie z rejonie Wojerec, które tam no, były, ten, mieli, była na to zgoda, mieli mieć swojego, aha, miała to być oczywiście
taka enklawa ewangelicka, to też nie jest bez znaczenia, no bo wiadomo, no wówczas nastąpiła w Polsce taka, szczególnie na tym obszarze Dolnego Śląska i przyległych tych krain, rekatolizacja, wiadomo, związana z usunięciem Niemców. Mieli mieć swój kościół, językiem urzędowym obok polskiego miał być łużycki i tak dalej, i tak dalej. Rząd polski się zgodził, Ministerstwo Ziem Zachodnich się zgodziło, no nie wyszło. Ale dziękuję, że pan wspomniał, a panu przepraszam, że... MSZ bardzo mieszał w tej sprawie i właśnie nie w MSW, a w MSZ-cie te materiały się zachowały. Niestety nie wpuszczono mnie tak. Ja posługiwałem się przede wszystkim listami Koczki z archiwum w Budziszynie i on to, on naprawdę no, strasznie napierał, głównie na tych swoich kolegów, znajomych i przyjaciół to był dobry pomysł. Z domowiny, żeby to zrealizować. No. Piemont, taki łużycki Piemont. Tak. Panie profesorze, jeszcze... dobrze, proszę was. Jedno krótkie pytanko. Wspomniał pan profesor o tej książce na temat etnogenezy słowa Koczki. Jakiś tytuł, coś tego? Etnogeneza, Krzysiek, zobacz, etnogeneza ludów. Mówimy o książce profesora Koczki. Tak. To pan wspomniał tylko. Tak. No. Tytuł znać, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jakby pan coś wspomniał o dziejach tego. Według mnie likwidowanego liceum Pruszyca. To znaczy, to nie było liceum. Szkołę średnią, czyli gimnazjum, serbo-użyczanie zyskali w Budziszynie i ono funkcjonuje. Tam w Saksonii jest system szkolny taki, jak był jeszcze niedawno w Polsce. Szkoła podstawowa, tak zwana szkoła średnia, czyli to nasze gimnazjum i później nasze liceum, a u nich gimnazjum. Zlikwidowano tą szkołę tego drugiego stopnia tam. Z przyczyn no, takich jak no, likwiduje się to te szkoły, no tak, no, przede wszystkim liczba uczniów. Te przepisy są trochę restrykcyjne, bo tam musi być 15 osób, żeby tam uczyć języka i tak dalej, i tak dalej. Chrucice to jest bardzo duża wioska, tam są bogaci ludzie mieszkają, ci serbo-użyczanie naprawdę sobie radzą. To nie jest tak, że to jakaś tam bida z nędzą, to może tam kiedyś było, ale tam. Władze administracyjne zdecydowały, no i tak z pewną taką przesadą ten ruch w obronie tej szkoły, tylko to się akurat zbiegło z nalotami na Jugosławię, z wojną, więc to wszystko się rozpłynęło, bo inaczej nie wiadomo, jakby się to skończyło. Oni wskazywali, że ta szkoła pełni też rolę taką kulturotwórczą. To nie jest tak, że to jest tylko obiekt taki edukacyjny i tak dalej, i tak dalej. Odbywały się manifestacje, no jak... na ten spokojny rejon o naprawdę dużej skali. Koniec końców nic to nie dało. Szkoła w Chruścicach jest, ale szkoła podstawowa. Nie ma tej szkoły drugiego, jest niedaleko, no, do Ralbic to na piechotę można dojść, ale jest właśnie w tej wiosce. Zresztą, ale skutek o tyle pozytywny to odniosło, że pierwotne plany tych władz administracyjnych, pedagogicznych zakładały, że tam powstanie jedna tylko taka szkoła tego stopnia. No bo rzeczywiście ten rejon stosunkowo jest obszarowo niewielki. No, została i w Pączycach Kukowie i w Ralbicach. Także o tyle to się skończyło sukcesem. A jeszcze na koniec, czy nie jest tak, że po prostu dlatego ci Łużyczanie mieli tak pod górkę, że po prostu Stalin wymyślił, że żeby zachować całe Niemcy i... Tak, i ale to oczywiście, to pana zmienili taktykę w pewnym momencie. Pana diagnoza jest jak najbardziej tak. Ja wspomniałem o tym. Oni, Rosjanie, jeszcze na początku 45, no, zderzyli się z tym problemem i za bardzo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Komendantura w Budziszynie, to też jest ciekawe. Pierwszą organizacją na terenie Niemiec, której pozwolono legalnie działać, była domowina. Jakiś oficer, taki bardziej rozgarnięty, wydał takie zezwolenie na teren tego powiatu budziszyńskiego. Bo już powiecie, Kamenc, Kamienieckim, tam już były pewne dylematy, no ale to jakoś tam poszło. Fakt pozostaje faktem.
I oni tak się zastanawiali, co z tym zrobić? I mieli też taki dylemat. No my tutaj, prawda, propagujemy, że tutaj, ach, Słowianie, zwyciężamy, wszyscy mają być wolni i tak dalej, a to najmniejszy naród słowiański dalej w tym. No, jak wspomniałem, wysłali kilka takich zespołów badawczych, które w terenie sprawdzały tą sytuację. Konkluzja właśnie była taka, w styczniu 1946 roku, Komitet wydał taką dyrektywę podpisaną przez Mołotowa, że tak, docelowo autonomia kulturalna, językowa, ale dzielenia Niemiec nie będzie. Gramy o całe Niemcy. A jak wydzielimy, wykroimy kolejny kawałek, no to przecież nawet ci komuniści, to nawet na tym wschodzie, nawet z naszym poparciem, na nich nikt nie zagłosuje. No. Zresztą pamiętajmy, że wśród tych komunistów niemieckich w czasie tych wyborów, bo tak 46 to był referendum, później były w Saksonii wybory gminne, później wybory tego drugiego stopnia, tam cały czas komuniści grali na tej karcie, że nic nie jest jeszcze przesądzone. No zgodnie zresztą z tym zapisem z Poczytamu, że te tereny to są w polskiej administracji, a o tym wszystkim będzie decydować Kongres Pokojowy. I my się na to do końca nie godzimy. Na pewno jak zagłosujecie na nas, to my załatwimy, że jeszcze tam, nie wiem, wrócicie przynajmniej do Wrocławia, czy gdzieś tam. Na Mysę Kłodzką. Ja mam taką jeszcze ciekawostkę. Wspomniał Pan o Budziszynie. Budziszyn był, przepraszam, o biskupinie. Biskupin był niesamowicie upolityczniony. Po pierwsze Niemcy chcieli zrobić z niego niemiecki gród. No Polacy oczywiście par kont zrobili słowiański gród. Nie muszę mówić, że jedni i drudzy nie mieli racji. Gród nie był słowiański. Nie, no oczywiście. Alochtoni i autochtoni. Ale panie profesorze, ciekawe jest rozwiązanie. Zbadano dendrologicznie, drzewa ścięto zimą 731 roku przed naszą erą. Jak oni to policzyli, to nie wiem, ale im wierzę. Jaki z tego morał? On nie jest słowiański, ale jest nasz. Dlatego, że my nie jesteśmy tylko Słowianami. Właśnie my jesteśmy najmniej Słowiani jako Polacy. Jesteśmy Wenedami. I Wenedami są również Łużyczanie, ponieważ Wendiszami nazywani Niemcy od samego momentu, jak się z nimi spotkali. No prawo wendyjskie, wendyjski porządek architektoniczny, to są pozostałości oczywiście. Ale pozostałości wiele mówiąc. Mediewistami nie jesteśmy ani pan profesor, ani ja, także nie będziemy się może teraz odnosić. Nie, ale ja nie mówię, że jesteśmy tylko. Może z armatami, co? Ale nie, mamy te dwie grupy razem. To jest troszkę ad vocem, taka ciekawostka. Tak. Ciekawostka, proszę zobaczyć na tytuł pracy egzaminacyjnej Wojciecha Koczki. Wartość naukowa niemieckiego ruchu rasowego w świetle wyników polskiej antropologii. Tak. Bardzo ciekawie, to zaintrygowało obraz. To nie wiem, czy pan profesor chce się odnieść, bo ja rozumiem, że obaj nie jesteśmy mediewistami, więc nie będziemy dyskutować. Nie, dyskutować absolutnie nie, ale drodzy panowie, to jest oczywiście, to taka never ending story, jeśli chodzi o to, skąd się wzięliśmy i skąd pochodzimy. Były badania przeprowadzone, bo właściwie te badania właśnie takie antropologiczne były przez dziesiątki lat z wiadomych względów passé, Niemcy ale przeprowadzono takowe badania jakiś czas temu na taką i ten taki gen wspólny, podobno najbardziej wspólnego pod tym genetycznym, jeśli chodzi o ten genetyczny kod, właśnie mają z nami Serbo-Łużyczanie. Chodzi o grupę R1A. Tak. Ale co ciekawe, według tych badań też okazało się, że te wszystkie teorie, to znaczy w świetle tych badań, ja nie twierdzę, że one są, bo jakieś. Pan doktor powiedział, my nie jesteśmy mediewistami, ani archeologami, że te wszystkie badania o tym, że tym, o tej, tak właśnie najazd i tego, że tu gdzieś tam, skądś tam, podobno ta ludność tutaj w Polsce mieszka od 10 tysięcy lat. Tak, i nie ma najazdu, jesteśmy jedynym, nie wiem, znaczy przetoczyli się goci, tak. Ale goci przefrunęli i wylądowali na Ukrainie i tak wymordowali. Ja mam jeszcze jedno, ponieważ pan profesor musi wracać dzisiaj do Opola, więc nasze spotkanie niedługo musi niestety zmierzać do końca, ale ja pozwolę sobie wykorzystać ostatnią tą minutę, jedno takie pytanie bardzo, bardzo konkretne. Mecklenburgia jest tym miejscem, gdzie część ludności ma świadomość słowiańskiego pochodzenia, także część elit, to jest znany fakt.
Czy profesor Koczka jakoś zajmował się tym tematem lub miał kontakt z tamtymi elitami, gdzie ta świadomość no, była jeszcze żywa w XIX, na początku XX wieku? Nie, według mojego rozeznania, ale to trzeba by porozmawiać z koleżankami i kolegami, którzy zajmują się tym dziedzictwem naukowym, tym archeologicznym, antropologicznym, ale według mnie to chyba nie. Jeszcze tylko dwa zdania. Byłem na wykładzie niejakiego Maurycego Stanaszka. Był piękny wykład w Towarzystwie Genealogicznym o etnogenezie Słowian. Warto zapamiętać. Łukasz Maurycy Stanaszek. Tak, kiedyś robił u nas też spotkanie. Tak. Jeszcze Krzysiek, ten tytuł... Już momencik. Jest coś takiego. Znaczy prace są dwie tak dokładnie. Jedna nosi tytuł Czesnodziejowa antropologia Słowian zachodnich. Nie, chodzi o tą książkę. Etnogeneza ludów Europy. No, tak. Etnogeneza ludów Europy. Tak, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za, że tak powiem, tutaj poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. A państwa zapraszam na nasze kolejne spotkanie tutaj, które odbędzie się 21 kwietnia. Podamy tutaj dokładnie temat i nazwisko prelegenta na naszej stronie oraz jak państwo jesteście na listach mailingowych, to podamy oczywiście liście mailingowe. Dziękuję państwu.